Dzień dobry, Jeszemski Węgiel, dzień dobry wszyscy kibicy. Mamy dwa dni do święt i chciałbym zapytać, Kuba Popliczek siedzi tu ze mną, o polskich świętach. Kuba, powiedz mi o polskich świętach, bo ja nie wiem wszystko, jak you celebrate here, so powiedz mi. W Polsce przede wszystkim dla mnie święta charakteryzują się rodzinną, ciepłą atmosferą. Wszyscy razem siadamy do stołu. Na pewno dużo jemy, dużo rozmawiamy, dużo się śmiejemy. A potem masz dużo siłowni, nie? Bo dużo jesz i masz dużo siłowni. Tak, oczywiście. No, po tych dwóch dniach przerwy przyjdzie czas na ciężkie treningi z naszym wspaniałym trenerem od przygotowania fizycznego. Ale wracając do świąt, no jest to taki miły czas w roku, kiedy można wrócić do domu, kiedy można spędzić czas z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Cieszyć się tymi chwilami wolnego od siatkówki. No a co Dima możemy powiedzieć o świętach w Grecji, na Ukrainie? Gdzie ty je spędzasz? Jak ty to widzisz? Mogli powiedzieć, że jest bardzo podobne święta w Polsce, do Grecji, do Rosji, do Ukrainy. W Wielkanoc wszyscy czekają na 12 godziny, bo każda rodzina idzie do kościoła i biorę to świetny ogień. I niosę do domu, do mieszkania. Jest taka zupa, każdą dzień robię, to jest, się nazywa magierica. To jest z from the goat, I don't know, sorry, how to say in Polish. Goat? Yes. Jagnięcina? Jagnięcina, tak. Robię to z jagnięciny i warzywa. A jest bardzo ważny dzień, to jest następny dzień. Po Wielkanocy, to jest każda rodzina robi na terasa, bo na balkonie robi grill z barana z poniedziałek, tak. Poniedziałek to jest po ukraińsku, no. So this day is very important. Next day it's Monday because all the family will do this grill and also spending time all together. W Polsce w poniedziałek jest taka tradycja, że wszyscy wychodzą z domów, biorą wodę, się oblewają. Lanie się wodą. Taka tradycja. Jak to nazywa? Lany poniedziałek. Lany poniedziałek. Nie, ja myślę, że mamy to na Ukrainie, to mamy taką samo. Nie, w Grecji nie mamy. W Wielkanoc też kupuję petardy, to petarda nazywa? W supermarkecie albo w jakimś sklepie, nie wiem. I jak wszyscy biorą ten ogień o 12. I they start to fire it and to everybody, so you can hear. Możesz słyszeć to, nie wiem, like very loud. So it's like very good tradition in Greece. Nie, u nas wygląda to bardziej spokojnie. W niedzielę siadamy do śniadania wspólnego, rodzinnego. Także troszkę inaczej. Nie ma takiego rozdźwięku, huku takiego, jak mówisz w Grecji. No tak, ale jest taki ważny dzień, jest to po 12, to poniedziałek, to wszyscy robią ten grill z jagnięciny i to jest pierwszy dzień, jak ktoś może zjeść mięso jakieś, wiesz, i to jest ważny dzień dla nich, w Grecji. A w Ukrainie, w Rosji to jest bardzo podobne do Polski, wszyscy rodzinami spędzają czas razem i... Ale jest jeszcze taka paska, się nazywa paska, to jest taki chleb, ale słodki chleb, wiesz, taki, ale jest bardzo taki very good, if you try it, it's very nice. Ale nie możemy jeść do dużo słodkiego, bo wani nas czeka dla nas tam. Zaszczypcamy po dwa dni, to jest... A, i po Wielkanocy, jak wezmę ten ogień do domu, all the like young are going out, it's like normal, you're going to out and to spend time with the friends, but tata, mama, dziadki, babusi, they sit and they play w karty, jakieś greckie gry, a ja nie gram w karty, ja nie lubię grać w karty. W Polsce jeszcze występuje taka tradycja. Jaka? Że zajmujemy się malowaniem jajek. Ach, to jest wszędzie taka tradycja. No, ale w różnych regionach Polski na różne sposoby można to robić. Można, no powiedz mi, jaki sposób, wiesz. Można na przykład na jeden kolor, chociażby, nie wiem, malować jajka, można różne wzory tworzyć, można skrobać te jajka, można na wiele różnych sposobów. Tak samo w Ukrainie i w Rosji. Malowamy, tak, przygotowujemy te jajka w różne kolory, a w Grecji tylko w jeden kolor, w czerwony.
И то есть, какая традиция, то есть за два дни до Великануце, так? Да, да. А Великануце по-грецки есть Анастаси. Анастаси, yeah, and a lot of Greek people have name, like they have name day in this day, so to celebrate, celebrate this in this at 12 o'clock, yes. But usually, czerwony, jajka jest czerwony w Grecji. A macie tradycję w Grecji, że w sobotę, dzień przed Wielkanocą, chodzicie do kościoła z koszyczkiem, ze wszystkimi potrawami? No oczywiście, tak. Idziemy tak, ja to zapomniałem to po, to say this. Tak, idziemy do kościoła z paska. To jest, wygląda jak tak, ten chleb wygląda jak paska, jest tak słodki. Idziemy z paską z jajkami do kościoła, to święci wszystko i... Zajączek też? No to oczywiście, położymy przeszotkę tam, tak, 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 tak. I idziemy do kościoła i poświęcimy to, tak, i następny dzień po 12, możemy to gramy to, jak to, nie wiem, to break the eggs, you know, like you turn it one and I will hit him. For sure, it's like this. So it's more than family day and everybody have time to spend time together and... This Pascha will stay here in Żory. Zostanie tu z Żory, może być z Alenem, zostaniemy tu. Nie wiem, co będzie się robić, ale zostaniemy tu w Żorach. Pierwszy raz w Żorach. Ostatni raz ja był u Wojtaszka, u Damiana. W rodzinie wszyscy razem. To była taka very good atmosphere. Taka dobra atmosfera była. Pierwszy raz ja był w polskiej rodzinie tak na święta. Ja myślę, że taka atmosfera właśnie, jak mówisz, jak była u Damiana, to gości w większości polskich domów właśnie. Wydaje mi się, że te święta tym się właśnie charakteryzują, że występuje taka wspaniała, rodzinna atmosfera. To jest bardzo dobre, ja to lubię, taka atmosfera, posiedzieć, pogadać, porozmawiać i... To jest taki dni, święty dni, musisz być z rodziny, dla mnie. Oczywiście. Chcielibyśmy w imieniu wszystkich zawodników Jastrzębskiego Węgla życzyć Państwu, kibicom Jastrzębskiego Węgla, wesołych, ciepłych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy i żeby właśnie u Was w domach również gościła ta rodzinna atmosfera. Wesołych świąt, και καλή ανάσταση σε όλους από μένα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και υγεία πάνω απ' όλα.